Cześć wszystkim, z tej strony Drake i wracamy do Wiedźmina. I teraz, no cóż, mieliśmy się spotkać w troszkę innych warunkach, ale zapomniałem, że mamy talenty do rozdania, ponieważ mieliśmy się spotkać w slumsach i w ogóle. Ale tak, jesteśmy w rozwój postaci, oczywiście, to jest knajpa nowy na rekord. Co generalnie jeszcze zrobiłem między nagraniami, poza eliksirami, którymi już nie chciałem was zadręczać, jakie tworzyłem, to przekupiłem karczmarza, bo on miał jakieś tam informacje. Myślałem, że nie powie nic istotnego, ale powiedział coś względnie istotnego. Mianowicie powiedział, że Salamandra kręci się u niego po karczmie i gadają coś o manufakturze, do której hasłem jest słowo cierń. Tak więc, no. Tak więc, tego się dowiedzieliśmy. Może mieć to znaczenie, może nie mieć, zobaczymy. Na pewno przekimamy się do rana. Nie mam zamiaru łazić po ciemku i teraz rozdajmy talenty postaci. Odporność na powalenie. No nie brzmi to zabawnie. Kiedy Geralt krwawi. Geralt rzadko krwawi. To wrogowie krwawią. Szansa na przerwanie podpalenia urocze. By the way, ja teraz tutaj mam. Mam tutaj teraz. Co ja mam? Nic kurwa nie mam. A! Mam teraz podpalający igni, więc może warto rozdać to dziadostwo, prawda? W sensie, wiecie, może mieć to sens. Oślepienia i tak używać nie będę. Zostały mi 4 srebrne i 2 brązowe. Dobra, bierzemy to, bo czemu by nie? Co mi kurwa szkodzi? Powalenie nie. Obrażenia plus 10 brzmi kusząco, ale poczekajmy. Nie, nie. Chociaż. Nie jestem pewien, ale mam niejasne wrażenie, że to może być przydatne. Mam wrażenie, że ktoś będzie tego używał. Regeneracja energii, odporność na ból, czas trwania ogłuszenia. Dobra, raz, dwa. Tego nie potrzebuję. Tutaj widzę, że nie dzieje się już totalnie nic generalnie. Dobra, czyli to drzewko mogę już olać do końca praktycznie. O Jezusie Nazarycki. To jest najlepsze, bo ja się tak wkręcam w ten system rozwoju, ale totalnie zapominam o fakcie, że on jest totalnie jakby nieistotny. Jakby system rozwoju w Wiedźminie jest paskudny, jakby w większości tych rzeczy się nie odczuwa. Dobra. Okej, okay, więc wypoczęci, mamy eliksiry. Ja opróżniłem troszkę wypunek ze składników, robiąc kupę eliksirów. Nawet takie średnio przydatne, byleby wiecie, skupić to wszystko w jednym. Byleby potem tego nie targać. Dobra. Okej. Dobra. Okej. I teraz tak, mamy info o manufakturze i mamy info o jakimś tam Angusie, handlarzu fistechem z slumsów, z którym rzekomo to Salamandra utrzymuje kontakty. O mój Boże. Oh. No Jezu, jak się wszystko przesiło. Dobra. Więc tak, manufaktura jest tutaj z przodu. Devet jest stary i brzydki. Okej. Okay. Byłoby mu miło, aby to usłyszał na pewno. Okej, okay, manufaktura jest tutaj. No, jestem ciekaw, czy to hasło mi się do czegoś tam przyda jednak. Dzień dobry. Katalizator zadziałał, już w porządku. Przez moment groziła nam eksplozja, ale po raz kolejny okazało się, że ja mam słuszność. Azerykańscy mistrzowie gówno wiedzą. Przez moment wierciło mnie w nosie. Nie kpi, z katalizacją pirytu nie ma żartów. Przecież nie kichnąłem. Ciągle tu jesteś. To taki żart, ponieważ najwidoczniej. Ponieważ to jest wiadomo, Geralt nie może kichnąć. Fizycznie nie może kichnąć. Gdy rozmawialiśmy po raz pierwszy, próbowałem rozgryźć zagadkę stali z pomocą zerikańskiej. Na przykład w zamian za co? I tak nie masz tego, czego po. O jakiej książce mowa? Zerikański bełkot o substancjach wybuchowych. Jestem prawie pewien, że już mam tę książkę. Ciągle tu jesteś.
Czekajcie, czy ja mam może tą rudę? Ja nie mam. Wyjebane. Czym się... Szukam receptury kamienia filozoficznego. Chętnie podzielę się z tobą złotem uzyskanym z transmutacji ołowiu i gratisowo zapewnię ci wieczną młodość. A poważnie? Przyjechałem z Akademii w Oxenfurcie. Wynajęli mnie, żebym ulepszył skład stali wykorzystywanej do produkcji broni. Ta, której używają, jest zbyt krucha? Raczej zbyt droga. Chociaż właściwie to i tak niemal żelazo, na dodatek bardzo zanieczyszczone. Masz na sprzedaż? Nie jestem alchemikiem. Sądziłem, że alchemia jest nauką, ale... Bzdura. Kiedyś magia zniknie, a wraz z nią alchemia. Nauka zostanie na zawsze. Cool story, bro. Mój znajomy Kalkstein jest alchemikiem i uważa się za naukowca. Kalkstein, ten doktryner. My, młoda kadra Akademii w Oxenfurcie, śmiejemy się z jego pseudonaukowego, mistycznego bełkotu. Czytałeś jego metamorfozy? Stek bzdur pisanych mętnym językiem, który w założeniu miał przykryć niekompetencje autora. Czytałem metamorfozy. Nie są tak złe, jak twierdzisz. Chyba nie mówisz poważnie. Słyszałeś kiedyś o czymś głupszym niż koncepcja współzależności substancji? Kalkstein nie twierdzi, że wszystkie substancje są współzależne. Jego hipoteza dotyczy tylko substancji nadrzędnych. No właśnie, substancje nadrzędne. Co to w ogóle za pomysł, żeby dzielić substancje? Substancje nadrzędne występują tylko wspólnie z podrzędnymi. Nawet Kalkstein nie wymyśliłby takiej bzdury. Niby gdzie widzi... Serio? Generalnie, jeśli dobrze odpowiemy na jego pytania... A przy... Tak. Ma... Sądzi... To wiem, że coś nam chyba tutaj da. Mój... Czy te metamorfozy... Kalkstein... No właśnie. Substancje podrzędnie występują samoistnie. Substancje... Nawet kal... Serio? Okej, okay, przecież to nie występują samoistnie. No come on, what the fuck? Czym... A powa... Tak. Tak, super, tak, składniki alchemiczne, whatever. Mój znajomy Kalkstein, czy te metamorfozy są mega fascynujące. Substancje... Dobrze, nie będę się czepiał, ale cały... Otóż jakim cudem współzależność substancji nadrzędnych implikuje możliwość ożywienia materii nieożywionej, skoro w tak zwanej spirali pseudożycia jest miejsce tylko na 5 substancji? A przecież warunkiem współistnienia jest obecność 6. Co? Po transmutacji substancje bezwzględnie dołączają do łańcucha i wypadają. Częściowo też. Faktycznie. Ha! Dlaczego nie wpadłem na to wcześniej? Zmarnowałem rok seminarium podczas... Przekonałem cię do Kalksteina? Nie tak prędko. Słucham. Do jasnej cholery, jakie praktyczne... Według nich można... Faktycznie. Na bogów, muszę znaleźć na stryszku mój egzemplarz metamorfoz. Co się dzieje w tym dialogu? Miałeś rację, a ja się myliłem. Nie przypuszczałem, że jesteś tak inteligentnym człowiekiem. Proszę, przyjmij te książki jako dowód uznania i symbol kapitulacji. Należały do mojej zmarłej żony, a ty dorównujesz jej wiedzą i z pewnością zrobisz... Dziękuję. Mój Boże, co zaszło w tym wszystkim? Okej, okay, to było coś. Okej, okay, to już kończyliśmy z tym panem. Mam nadzieję, że ta broń zostanie wykorzystana przeciwko Cóż to za... Manufaktura? Nie widać? Wychowałeś się w dziczy, czy jak? Właściwie tak. Wychowałem się w dziczy. W sumie prawda. Patrz i podziwiaj.
Oto najnowocześniejsza manufaktura w Temerii. Miesięcznie wytwarzamy więcej uzbrojenia niż wszyscy miejscy płatnerze razem wzięci. Co tam? Wytwarzacie broń? Wytwarzamy mnóstwo broni. Miecze i topory najwyższej jakości. Okazyjnie również zbroje. Interes się kręci, jak widzę. Kręci się diabeł w chrzcielnicy. Nie nadążamy z realizacją zamówień. Kto składa zamówienia na broń? Ostatnio dostaliśmy intratne zlecenie na uzbrojenie zakonnych tarczowników. Powiesz pewnie, tarczownicy? Jakiż to prestiż dla wytwórni. Cóż, odpowiem. Rycerze to wielcy panowie i zaopatrują się indywidualnie, na własny koszt. A ich broń i zbroje muszą być dziełem sztuki. Ale rycerzy jest niewielu, a chędożonych tarczowników są setki. Gwiżdżemy więc na rycerzy, niech wydają fortuny na swoją broń. Nasze hasło to masowo, szybko i solidnie. Mam wrażenie, że pierwsze i drugie wykreśla trzecie. Do włóczni dla tysiąca pieprzonych tarczowników. Oto przyszłość przemysłu. Nie unoś się, pojmuję. Przepraszam. I 10 000 bełtów do kuszy, do kurwy nędzy. Nie zapominajmy o kusznikach. Gdzieś w powietrzu wisi żart o chińskich podróbkach, ale... No wiecie. Mogę coś u was kupić? Przykro mi. Mamy zobowiązania. A dla kogo? To tajemnie. Tak, pytam. Z czczej ciekawości. A, to w porządku. Bez urazy. Chętnie bym ci opowiedział, ale mamy w kontrakcie klauzulę o poufności danych. A więc to zlecenie kontraktowe. Ciszej. Nie tak głośno. Jeszcze dworscy szpicle nas usłyszą. Dwór królewski wymusił tajemnicę, czy dwór królewski nie może dowiedzieć się o zleceniu? Ciszej, błagam. Jedno i drugie, jakkolwiek głupio to zabrzmi. Są ludzie króla, z którymi mogę rozmawiać otwarcie i tacy, przed którymi nie mogę pisnąć ani słówka. Chcesz powiedzieć, że na królewskim dworze są dwie frakcje, z których jedna zamówiła broń, a druga nic o tym nie wie? Na bogów. Jeszcze tylko jedno. Pan nie olał. Jestem bardzo, ale to bardzo zajęty. Jestem prawdziwym. Mam nadzieję, że ta broń gdybym wszystko przeciwdziałał. Jezu Chryste, wszyscy mówią naraz. Ogólnie liczyłem, że będę mógł mu rzucić to hasło całe, ale widzę, że się przeliczyłem. Ty, dziadek, gadamy już może? Jestem bardzo. Dobra, paczka. Czemu w manufakturze w paczce jest gruszka? Wyjdziemy i wejdziemy i zobaczymy, czy dziadek coś nam powie na ten, kto jest właścicielem tej manufaktury. Mam wrażenie, że hasło tutaj gdzieś musi paść w którymś z tych zdań u niego. Kto jest? Udziały. Jak mogę się z nimi skontaktować? Musisz przedstawić sprawę mnie, a ja przekażę ją dalej. Nie ma innego sposobu. Okej. Okay. Mogę coś u was... Czy to jest jakieś opcje, tu jeszcze nie wyklikałem? Chcesz? No. Jeszcze. Okej, okay, czyli ten dziadek mi nic więcej nie powie. No cóż. Okej, okay, czyli sprawa jest jasna. Właścicielem manufaktury jest Salamandra najwidoczniej. Ewentualnie jest jedną z frakcji na dworze królewskim. Doprawdy? Ale no nic. Doesn't matter. Znaj swoje miejsce. I tak zmarnowałem już dość czasu. Wątpię. Teraz ochrania nas zakon. Dobra, więc idziemy zobaczyć, o co chodzi z tymi slumsami. Z tym handlarzem Fistechem. Dobra, jesteśmy.
Ewidentnie, po jednej stronie tej bramy jest inna pogoda niż po drugiej, nie? Tak typowo. A w ogóle nie mam moich eliksirów na slotach. Ty. I ty. I pięknie. Póki zaraza szaleje. Nic interesującego. No Jezu, czemu Geralt tak wolno biega? Z drogi. No dobra. Ej, by the way, czy Baranina ma jeszcze coś do powiedzenia? A nie, aha, to mówisz. Muszę znaleźć sposób. Yo. O co chodzi? Dobra, niech stracę, zobaczymy. Nawet nie wiem, czy on ma jeszcze nam coś do powiedzenia. Kurwa. Wow! Zapłaciłem 20 orenów, żeby wejść do pustego domu. Naprawdę, jestem królem interesów. O, piwo. Przyda się. A nóż. Wejdziemy do piwnicy. Nie ma tutaj kuźwa nikogo. Ale bieda. Ale bieda. Powinni po prostu, wiecie, aby sprawił, że te drzwi są nieinteraktywne. Skoro nikogo tutaj nie ma. A, dobra. Angus, proszę bardzo. Na zawołanie. Miał być w karczmie, ale chuj z tym. Ktoś ty? To nieistotne. Ty jesteś Angus? Co to kurwa znaczy nieistotne? Chcę kupić trochę towaru. Kto ci powiedział, że coś sprzedaję? Siemko. Siemko. Popełniłeś błąd. Nie mieszaj się w sprawy, które cię przerastają. Gdzie są dostawcy? Smoknij mnie! Znikam stąd! Powinienem śledzić Angusa, tak? Śledzę go dobrze. Nie mam pojęcia, jaka powinna być poprawna odpowiedź na to. Mówiłem, odepsz się! Jezu, Geralt go popchnął. W sensie, wiecie, liczyłem, że aby gościu połączył wątki, że o, nie wiem, Siemko jest największym ćpunem w całej Wyzimie, więc... Hej, pewnie wysłał go tutaj, nie wiem, pewnie polecił znajomego, czy coś takiego. Śledził. Skradu. Taki sneaky Geralt. Ale sneaky. Ha! Teraz wiem, gdzie jest ich kryjówka. Myślał, że mi ucieknie. Ale ja byłem niczym cień, wchodzący mu pod nogi. Uparty jesteś, sukinsynu. Pożałujesz tego. Wcześniej pytałem grzecznie. Teraz pogadamy inaczej. Teraz po prostu cię zabiję. O nie, to jeden gościu z małym gównianym nożem. Jak Geralt wyjdzie z tej opresji? A no tak, wybebeszy go. Coś spadło z sufitu w ogóle. No nic. Klucz, sygnet. No fajnie, ale co to jest? List polecający. Człowiek, który okazuje ten list, jest sprawdzonym klientem. Nie róbcie mu trudności. Przynajmniej wiemy, żeby list okazać. Żytnia, osom. Nieznane zioło. No dobra, no to... O, jeszcze to. No to do kanałów. Moja ulubiona lokacja, kuźwa. O, muszę się napić. Normalnie loadingi są na tyle długie, żebym... Co tu się dzieje na górze? A, nic, nieważne. Żebym zdążył się jeszcze 30 razy napić, a jak ja taka chcę się napić, no to już nie. Nie ma sensu wygrażać niebiosom. Okej. Gardło nawilżone, możemy lecieć dalej. Teraz pytanie za 100 punktów. Gdzie jest to, czego szukam?
Punkt przerzutowy. Kultyści. Czy mam iść tędy, jasne. Dobra, mam wyrobana te utopce naprawdę. Ubiłem tego ścierwa już tyle, że... A podania mówią, że potworów jest coraz mniej i wiedźmini niedługo nie będą potrzebni. A tu proszę. Utopców w kanałach zawsze mnóstwo. Cześć panowie. Przyniosłem klientów. Okej. Dobrze, że panowie zmienili śmiertelnie, bo gotów by zginęli w tej walce. Chcę wiedzieć, co znajduje się za kratą. Nie twój interes, jazda stąd! Jesteś bardzo wysoki. Co robicie w kanałach? Co robicie? Coś taki ciekawy. Jesteśmy szczurołapy. Powiedziałem, wypierdalaj! Jesteś niemiły. Chyba... Przychodzę od Angusa. Mówił, że można tutaj kupić więcej fistechu. Od Angusa powiadasz? Od kiedy on ma takich koleżków? Podejrzanie mi wyglądasz. Podaj hasło, albo zrobimy ci zerikański krawat z jajec. A, tu się... Hasło. To mnie kusi, ale dobra. Cierni. Pozdrów Angusa, już otwieram bramę. Możesz wchodzić śmiało, tylko pamiętaj, bez żadnych głupich... Czyli numerów. To miej na myśli mówiąc o manufakturze. Angus raczej nie odda pieniędzy. Rozjebałbym coś. Okej, okay. Nie mryj se rozjeb. O ścianę najlepiej. Kryjówka salamandry. Awesome. Naprawdę generalnie te siły, straży i tak dalej nie starają się zbytnio. No dobra, właśnie tylko... Pół kilo. Dobra, pogadaj z alchemikami. Idź korytarzem prosto, ostatnia sala po lewej stronie. Przyciśnij ich, bo się opierdalają. Im szybciej to załatwisz, tym szybciej dostaniesz towar. Gdzie znajdę szefa? Nie ma go. Ostatnio sam nadzoruję dostawy. Nie widziałem go od miesiąca. Uwielbiam fakt, że Salamandra tak, nie wiem, bardzo nie... spontanicznie ogarnia swój własny temat. W sensie, raz są super dobrze poinformowani, atakują Geralta, jak tylko go zauważą. Innym razem, nie wiem, przychodzi do ich kryjówki podejrzany gościu z białymi włosami, z dwoma mieczami na plecach. A jednak, nie wiem, kto to może być? Nie wygląda podejrzanie. Zna hasło, więc pewnie jest spoko. Nie kręć się tutaj. BD. Naprawdę mi się nie chce, tylko waszej skrzyni. O tak. Dobra. Zlecimy naprzeciwko. Żeby nie było totalnie, nie pamiętam, dokąd prowadzi ten wątek. Okej. Okay. Wątek właśnie kryjówki w kanałach, handlu fistechem i tak dalej. Wiem, jak de facto kończy się ten rozdział. Ale nie mam zielonego pojęcia, jak koniec rozdziału łączy się z tym, co teraz robimy. Czujność. Nudno. No nudno, panie, nudno. Macie taką dużą tą kryjówkę. Nic ciekawego się tutaj nie dzieje. Wszyscy wyglądacie kurwa identycznie. Pewnie używają, nie wiem, wiedźmińskich sekretów, żeby klonować, nie wiem, ludzi salamandry, bo tak jest taniej. To byłby dobry plot twist, nie? Jakby wyjaśnili to, że wszystkie modele wyglądają tak samo, bo Salamandra klonuje własnych ludzi przy pomocy wiedźmińskich eliksirów. Tajemna skrzynia fabuły. Pewnie jak tylko to tyknę,
to nam nie ruszą, co nie? Komnata szefa. Ja wpierw chcę się tutaj rozejrzeć. Chemicy. Dzień dobry. Co kto? Spokojnie, nie przyszedłem cię sprawdzać. Proszę, nie mów im, że... Nie powiem. Nie masz się czym martwić. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Weź to. Znalazłem tę receptę w ich papierach, ale jej nie rozumiem. Może tobie się przyda. O, proszę. Widzicie jak minutko? Czemu generalnie, kurwa, nie wiem, ten krasnolud pracujący dla Salamandry był jedną z najmniejszych postaci, jaką spotkaliśmy do tej pory w tej grze? Panowie, nie macie może troszeczkę soku z Archespora, ponieważ... Interesujące, ponieważ potrzebuję do zlecenia wiedźmińskiego. A wyglądacie na fascynatów tego typu substancji. W prawo zaraz. Siekiera. Trumienka. O! Ktoś tutaj lubi sobie pewnie golnąć winka przed snem. Dobra, no to trzeba opieprzyć skrzynię szefuncia. Wtedy obstawiam, że cała kryjówka ruszy na mnie jak jeden mąż. A ja będę musiał ich zabić. Bo tak to działa. Czy mam jakieś takie, nie wiem, szmery, bajery, które pomogły mi na walkę z ludźmi? Powól, puszczyk, fistek, zamieść. Tylko nie, kurwa, zamieść. Puszczyk, dużo puszczyków definitywnie, petardy, argentia, trupojady, super. Nie mam totalnie nic. Będę musiał zabijać tradycyjnie. Precz, to pokój szefa. Nikt oprócz nas nie może tutaj przebywać. Okej, a wiedźmin, który właśnie zrobił save'a, może tutaj przebywać? Myślę, że to jest wyjątek od waszej reguły, panowie. Zabiorę tylko kanapkę z kurczakiem. Czy ja mam to od razu przeczytać? O. Nasz obóz na Wagna nie jest zbyt wydajny. Nie zostajemy znaczący, jeśli ziół nie mam przerwy w produkcji fistechu. Trzeba zmienić się jak najszybciej, najlepiej. Zapewnić kolejnych ludzi do roboty. Co do innych spraw. Nieinteresujące. Szlachnie ten miecz. Nie mam powiedzieć, czemu cały czas odruchowo cisnę... Cisnę E zamiast kółka. Jest zamiast Q po prostu. Płoń. O Jezu, ale się fajnie pali. Patrz, jak się fajnie pali. No nic. To git. Okej. Nie będę was przeszukiwał. Nie chcę mi się, jestem zbyt leniwy. Czekajcie, pod szóstką mam... Okej, właśnie tego chciałem. Czyli szóstka jest wyżej. Okej, dobra, muszę to zapamiętać. Dobra, wychodzimy. O mój Boże. Do przodu i potem w prawo, jasne. Witam panów. O mój Boże, dużo was tutaj, panowie. Fireball! O mój Boże! Ale to był dobry multikill! Jakby z sześć głów podskoczyło naraz! Pięknie. O, jeszcze ty? Ciebie rozjebię moją tradycyjną sztuczką. Urżnięcie głowy Ardem. Tak, czwarty atak? No nie, chyba. Mamy miesiąc Wiedźmina. Populacja salamandr zmniejsza się.
Czy ja mogę stąd wyjść? O Jezu, to strażnicy miejsce! Nie wierzę, te patałowe w końcu coś kurwa zrobiły. Rusza na pomoc. Sayonara. Dobrze. Służba nie drużba. Panowie, co tutaj robicie? Dobra robota, Wiedźminie. A, okej, Siemko ich wysłał, wow. O mój Boże, Siemko coś zrobił. To prawie jak Jaskier, przecież on nigdy nic nie robi. No, no, świetna robota, Wiedźminie. Wprawdzie zginęło sporo osób, ale co tam? Obrona własna. Dobrze zrobiłeś. Społeczeństwo będzie bez nich lepsze. Ale do rzeczy. Gdzie jest osoba odpowiedzialna za produkcję Fistechu? Znalazłem list od niejakiego Gellerta. Wypadło, że to on. Świetnie. Moi chłopcy robią porządek na dole. Zabezpieczę dowody i narkotyki. Oczywiście dla dobra społecznego. Ty się zajmij Gellertem. Niecierpliwie czekam na postępy. Ta jest. A może przy okazji zabić wszystkich zamieszanych w Fistechowy handel? Co? Siemko, może pójdziemy i powiemy Vincentowi, że rekwirujesz towar? O co ci chodzi, Wiedźminie? Masz przecież czego chciałeś. I tylko dlatego z tobą gadam. Nie próbuj mi wydawać rozkazów. Jasne? Jasne. Ale trzeba dopaść tego Gellerta. Ech, Siemko, Fistech osłabia ci umysł. Zajmę się tym. Tylko się przygotuj, Geralt. To nie przelewki. Nie martw się o mnie. Wyrównam szanse przy pomocy eliksirów. Come on, idę, nie wiem, pozbyć się jednego faceta, tak więc... O, dostałem 100 renów, nice. Dobra, in... O, kurwa. Nie, powiedzcie, że to nie tutaj. Czekajcie, czekajcie. Ognisko, miejsce mocy. To chyba tutaj. Dobra. Więc tak. Ja jestem tutaj, czyli muszę iść na wprost, w prawo, w lewo. W prawo, w lewo i w lewo. Okej. Okay. Pójdziemy sobie górą. Nie będę swoich butów moczył. No w sensie tak muszę je zmoczyć. Z drogi utopce. Szus. Pójdziemy saltami, co wy na to? Chyba, że Geralt przestanie robić. O, dziękuję. Dobra. Teraz w prawo. W lewo. Po co ja wchodzę z tej wody, skoro tak muszę do niej wskoczyć co chwilę? Bo ta woda wygląda gówno. W sensie, nie, że wygląda jakoś super źle, tylko wygląda obleśnie. Po prostu. Teraz tu? O nie, nie wejdę tu, goddammit. No dobra, czas pozabijać utopce. Panowie podejdą, czy nie bawimy się już razem? Nie bawimy się najwidoczniej. Otwarte. Byliśmy już tutaj kiedyś. Oczywiście, że nic tutaj wcześniej nie było. O, już wesoło biegną. No, zapraszam. Zabawmy się. Okej. Proszę bardzo. Jezu Chryste, gdyby Geralt zaczął się łaskawie ruszać. Wow, gościu, masz bardzo fajny młot. Te szczątki wyglądają bardzo świeżo, nie? Klucz do szyfru. O, no tak, mam przecież tę zaszyfrowaną wiadomość. Glade. Kolejny fałszywy Glade. Dobra.
I tak, nie piszcie mi, że mi się tutaj, nie wiem, fortuna koło nosa, nie wiem, przechadza przez tymi wszystkimi zwłokami, żeby to wszystko zabrać i sprzedawać. Ja to kurwa wiem, mi się po prostu nie chce po to wszystko schylać. Dlatego wszelkie moje narzekania na brak kasy później ignorujcie. Akurat wiem, że wiele na tą grę najeżdżam, ale wiem, że wszelkiego rodzaju braki kasy i tak dalej to jest po prostu nie moje niechlujstwo i mój sposób grania. Oczywiście, że Siemka już tutaj nie ma, prawda? Oczywiście, po co miałby być tam, gdzie kurwa go zostawiłem, nie wiem, parę minut temu. Dobra, Siemko jest w klasztornej, dobra, wracamy więc. To jest spokojnie. Właśnie braków kasy w tej grze... no cóż, nie obwiniam tego, nie obwiniam za to tej gry, tylko siebie. Wow! Witajcie randomowo nietoperze. Cześć kolego. Śmierć. Dobra, czekamy aż system walki się uspokoi i wychodzimy. Idziemy do Siemka, potem do Leufardena. Naprawdę totalnie nie pamiętam dokąd, jakby wiem dokąd zmierza ten wątek, ale nie wiem jak tam zmierzy. Okej, gra się oczywiście wysypała, musiałem powtórzyć spory fragment w kanałach, ale chyba mam wszystko to co mieliśmy wtedy. Tak więc lecimy teraz do Siemki, powiedzieliśmy, że przemytnik nie żyje. Potem do Leufardena zakończyć śledztwo Salamandry, nie żebyśmy do... Znaczy mamy ten cały szyfr. I deszyfrator, tak więc... Tak więc pewnie Leufarden coś tam z tego wykmini. Bo my póki co jesteśmy tak bardzo zagubieni jak byliśmy. Poza faktem, że wiemy to co wiemy już od paru godzin, czyli że Salamandra działa we Fistechu po prostu. Zabiłem szefa gangu narkotykowego. Zabawne. Przychodzisz na posterunek i mówisz, że człowieka zabiłeś? Nierozważne. Zabiję tego człowieka, po prostu. Oczywiście. Zabiję go, kurwa. Dobrze zrobiłeś. Dzięki tobie znów jestem szczęśliwy. Masz to zapłatę i znikaj. Znikaj? Może ty znikniesz. Jak to? Nie rozumiem. Rozumiesz. Zakarbuj sobie dobrze w tym pustym łbie. Zaczniesz handlować Fistechem, to znikniesz. Dobrze, dobrze. Niepotrzebnie się przejmujesz. Jestem przecież stróżem prawa. Bywaj, Siemko, i pamiętaj, co ci powiedziałem. Ludzie w tej grze. A, 200 orenów. No, na ziemi nie leży. Dobra. No to do handlowej. O mój Boże, jak jestem dzisiaj niewyprzeciągany. Vincent, powiesz mi coś w końcu, chłopie, czy dalej stoisz jak kołek? Oczywiście, że stoisz jak kołek. Oczekiwałem niewiele, ale dostałem jeszcze mniej. I śmigamy. Nie chcę wiedzieć. Ach, te powtarzalne kwestie. Przejdziemy tędy. Mam wrażenie, że tędy jest minimalnie szybciej niż naokoło. Nie jakoś super dużo, ale minimalnie. Devet dalej nic nie powie? Nie? To jesteś dupkiem? Świetnie, kontynuuj. Dobrze ci to idzie. Ty dziadku. Uwielbiam to, że Devet ani Lavaret też nie są w żaden sposób zainteresowani Salamandrą i tak dalej. Może w sumie są, ale Geralt nie chce im tego oddawać. W sumie to całkiem logiczne. Przydałoby się wreszcie trochę spokojnie. No dobra, to na pięterko do Declana, o ile gra się łaskawie wczyta. Wczytała się, dobrze. Interesujące. Declan, grubasie, gdzie jesteś?
Nie chcę tego. Szlak, nie ta opcja. Tu. Świetnie. Przekażę je naszym szyfrantom. Przyjdź jutro. Come on, jutro. Plan akcji. Are you fucking kidding me? Czy to już jest... Potrzebujemy nieco czasu. Przyjdź później. Come on, ja nie chcę przychodzić później. Daj mi się przynajmniej tutaj przespać przez 24 godziny. Dosłownie nie mam chyba w tym momencie nic do roboty, mam wrażenie. Tego mi się robić nie chce, sorry. To zrobi się samo. Nie mam nowego tego. To się samo zrobi. To się dzieje teraz. To się samo zrobi. To też nic z tym nie zrobię. Czyli dosłownie nie mam nic do roboty. Idziemy w Kimę na 24 godziny. Witam. Mogę. Pokój. Pokoju chcę. Chcę odpocząć. Tak. Zostań tam, gdzie jest. Czy mam jeszcze jakąś jaskółeczkę? Nie mam, trzeba by zrobić. Bum. To co? Więcej. Czekajcie, grom też nie ma. Dobra, więcej z Nigredo. Rebis. Hydrageum. Szlak nie ma. No nic, to zrobimy normalny w takim razie. O nie! Biomewa. Jaskółka. No dobra, no to Rubedo, nie? Najbardziej opłacalne. Więc tak, mamy Vitrol z Rubedo. O nie, nie Soki Archespora, szlak by to. O, klik. Dwa rebisy. Nie, tak, dwa rebisy. Nie wyobrażam sobie, jak Geralt dodaje kawałki mięsa do mikstur. Nie widzę tego, sorry. No kurwa, nie wierzę. Rubedo też nie mam. No ja w to kurwa nie wierzę po prostu. No nie będą zarodniki. Nie wiem. Wiem, że nic to nie da, whatever. Mam wyjebane. Oj, insektoidy. Blackotu też nie chcę marnować. Niech będzie limfa abominacji, proszę bardzo. Mam jeszcze jeden powój. Grom, puszczyk, zamieć, wywar. Powój jest, dobra. No to czekamy do jutra rana. Co to ich miałam zrobić? Gadać. Co to ich miałam zrobić? Dobra. Przydałoby się oczyścić ekwipunek, ale dosłownie nie wiem, u kogo mam większość tych rzeczy sprzedać. Ogólnie w sumie ten gościu, on sprzedawał, on miał zlecenie na, nie, szlak, miał zlecenie na przeniesienie mięsa, liczyłem, że może je ode mnie odkupi, może ona je ode mnie odkupi, o tak, ona dobra, skupuje pierdoły, dobra, wali mnie to, że to jest 5 za sztukę, mam wyrąbane, chcę pustego ekwipunku, proszę, na jajecznicę. Czy jest alkohol sprzedawać? Dużo go w sumie mam. Sprzedam to jedno piwo. To zostanie. Tu, nie, czekajcie, tu mam dwa piwa. Dobra. Dobra. Deklan, stary, powiedz, że masz odpowiedź dla mnie. Proszę, błagam, powiedz, że masz odpowiedź. Nie każ mi się więcej kręcić po tym mieście. Wiadomo już. Tak, udało nam się ustalić, gdzie w Wyzimie Handlowej mieści się ostatnia baza Salamandry. Świetnie. Wyruszam natychmiast. To nie takie proste. Baza znajduje się poza strefą nadzoru. Nie wolno tam się zapuszczać. No tak, stan wyjątkowy. Mamy jakiś plan? Jeden z oficerów wojskowych jest naszą wtyczką. Pełni służbę na ulicach Wyzimy. Skontaktuję się z nim. Jak go rozpoznać? Nie rozpoznasz go, ale zareaguje na hasło.
Powiesz, Lili nie ogarnął jeszcze płomień. Nie powinno być problemów. Denerwują mnie trochę te szpiegowskie błazenady. Odpowie, trzy lilie tworzą jedność. Dużo wie o sprawie. Pokażę ci, gdzie znajduje się ich kryjówka. To jest w ogóle bardzo zabawne, że mamy tutaj ten bardzo, wiecie, stereotypową szpiegowską kliszę, gdzie mamy hasło i ktoś odpowiada na hasło hasłem. Tylko po to, żeby Wiedźminie 3 Yennefer wyśmiała tego typu zabawy. Yennefer albo Triss, nie jestem pewien. Jedna z nich wyśmieje tego typu zabawy. Będziemy się z kimś skontaktować i Geralt powie, że a, to pewnie będzie jakieś hasło. Nie, Geralt, tak nie wygląda praca w wywiadzie. A jednak wygląda, a przynajmniej wyglądała za czasów Wiedźmina 1. Wiecie, że zapomniałem, jak to było hasło. W czasie deszczu robię się smutna. Rozpadało się nie na żarty. Dobra, widzę pierwszego gwardzistę. Ależ leje. Oddali mi pod rozkazy bandę matołów. Bandyci rozzuchwalili się ponad wszelką miarę. Wygonili nas na ulicę? Czego nikt nawet nie pomyślał o podwyższeniu żołdu. A w sensie, a chodzi od bramy do bramy, w sensie, tak? Okej, dobra, niech będzie. Znaj swoje miejsce. Odkąd zaczęli tu wpuszczać motłoch, dzielnica straciła świata, nie widać. Lili nie ogarnął jeszcze płomień. Co? Masz na myśli kwiaty? Tak, to znaczy... O czym ty bajdurzysz, odmięcze? To chyba nie on. Napiłbym się. Tak? Lili... Co? Ty mi powie. Chwileczkę. Czy ty mnie sprawdzasz? Nie, to pomyłka. Wytłumacz się migiem. Umówiłem się tutaj ze znajomym. Miałem mu coś przekazać. Powinienem cię wsadzić do lochu, Wiedźminie. Twoje szczęście, że mam za godzinę otrzymać order z rąk królewny Addy. Order? Adda hojnie nagradza tych, którzy walczą z elfimi terrorystami. Ja już dobrze wiem, czym ich nagradza. Nie macie problemów w mieście? Plaga, potwory. Czy ja wyglądam na frajera? Za terrorystów płacą dwa razy tyle, co za Kikimorę. I pewno łatwiej ich złapać. Wystarczy udowodnić współudział nie ludziom z Wyzimy. Tyle, że niewielu ich zostało. No cóż, urocze. Tutaj może... Groźnie wyglądasz. Na dodatek nosisz broń. Nie, tutaj nikogo nie ma. Goddammit, kuźwa, gdzie jest ten cholerny gwardzista? Też się, kurwa, umówili. Oczywiście, że nie daje mu żadnego elementu rozpoznawczego, prawda? Ty! Wyglądasz podejrzanie. Tak? Lili. Że co, proszę? To ja już... Trzy lilie tworzą jedność. Spokojnie, o, wow. Ja. Mogliście wymyślić mniej problematyczne hasło. Trochę to trwało, zanim mnie znalazłeś, co? Nieważne. Oto plan. Punktualnie o północy w kanałach pojawi się mój oddział. A pierdolę, jeszcze czekać w nocy. Nie, osłaniamy tyły. Będziemy tam na ciebie czekać, ale nie dłużej niż 2 godziny. Do zobaczenia na miejscu. Żołnierze! Baczność! Za mną! Czekajcie, to jaki jest udział tego gościa? Co? Wait, what? God damn it, gro. Nic, w takim razie tutaj sobie zakończymy. W kolejnym odcinku spotkamy się o północy przed kanałami. Bo cóż nam zostaje, prawda? Dzięki za uwagę i na razie, neczko.